Dobra, jakie są plany na dzisiaj? Tak jak mówiłem, może wam topkę na starcie pokażę. Już jacyś paladyni się pokazują w topce. Mianowicie Nabo, zobaczcie. Jebany 225 level wbił. Coś pięknego, bardzo pocisnął tym paladynem. Tak się spodziewałem, że już na tym epiku już jakieś palki tutaj w top 30 się będą pojawiać. Tutaj mamy następnego, Thomas Anderson. Bofis też 213 poziom, no ładnie tutaj co niektórzy pocisnęli, tutaj jakiś ziom 202, więc ładnie co niektórzy, tak się prezentuje topka, też to tak ogólnie poszło do przodu, wiadomo, dopiero tydzień serwera, więc weekend epicki dużo jeszcze daje. 256 level najwyższy, w piątek wieczorem, jak ja to powiedzmy nagrywam, streamuję. Więc 256 level najwyższy i ciągle to jest ten jeden zwiadowca. Strasznie on dobrze ciśnie. No i tu jakiś berek się pojawił, 251. Ale zwiad cały czas najwyższy level, to w sumie akurat ciekawa sytuacja. No i my tak samo, przez te ostatnie dni w takim top powiedzmy 80 się trzymaliśmy. Dzisiaj już top 160, dlatego że dużo osób tutaj poszło do przodu. No ale my oczywiście jeszcze nie zaczęliśmy. Arenka powoli rozwijana, bardzo powoli, chociaż no staram się na kupca budzić. Mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ulepek w tym momencie. No i tyle. I nic tu nie klikałem. Pupilkę muszę dzisiaj połapać, między innymi do mroku, do ziemi. A to jest wszystko nocą. Ja jeszcze oczywiście dzisiaj awki nie robiłem, bo czekałem na te levelowania. Levelowanie no ogólnie. I wszystko, nie? Także nic tutaj się za bardzo nie działo. Od czego ja chcę zacząć? Chcę zacząć od lożku. Przede wszystkim, dlatego że mamy na niego 2,5%, więc od niego sobie zaczniemy, wbijemy jeszcze jakiś level, zobaczymy potem jak na kolejnego będzie. No i co? I potem będzie przebieranko, no nie? Standardowo. Dobra, tak jak mówię, na niego 2,5%, lecimy. Zawsze to troszkę więcej. W sensie no więcej, zawsze to większy level i mocniejsze epiki co za tym idzie. A 2,5% to już jest fajny wynik powiedzmy. Siemanko Kateo, witam cię. Tak, złapałem skragi, nawet o tym mówiłem na filmiku dzisiaj. Złapałem. Pamiętałem. Czemu nie masz epickiej broni? No bo jeszcze się nie przebierałem. O, zobaczcie, 134. I teraz mamy zwiada. Zobaczmy sobie tą walkę. Ja już tu mam wszystkie konta ogarnięte, tylko ten paladyn został tak naprawdę. Siemanko profesor, witam. Także dzisiaj jest full focus na Shakesie, dzisiaj mogę się troszkę mniej skupiać na czacie, to od razu się usprawiedliwię. Jak będę kogoś przypadkiem opluwał, dobra, sprawdzamy na tego zwiada. O, okej, okay, na zwiada też mamy 2,22, dobra, to zwiad jeszcze pójdzie. Ewald, ale przecież ty już masz VIP-a. To po co ty udajesz miłego? O co ci chodzi? Sianko Vendetta, no zobaczymy jak to będzie szło. Jeżeli pójdą jakoś gładko te lożki, no to ja bym tu ogólnie chciał taki cel na dzisiaj, żeby ten 200 wbić, ale no nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Na wojowniku, jak się nie mylę, na W55 chyba nam brakło do 201 levela. Na tym właśnie piątkowym streamie z klikania epickiego. Dobra, mamy jakieś rękawice i te rękawice są bardzo ładne. To możemy od razu do kibla dzisiaj wrzucić, żeby było z głowy. To już rękawice będziemy mieć z głowy, dobra. I od razu sprawdzam procenty na następnego z bomby. 1,80 na Ludojada jeszcze, dobra. To jeszcze jego ubijemy. Ej, nie jest tak źle, a ja nawet golda nie wydawałem. Jedyny level jaki był ostatnio to tak naprawdę z awki i ewentualnie ze środowisk przez te ostatnie chyba 2 dni. I golda jak widzicie też trzymam dużo, bo na to przebieranie sobie już odkładałem też od 2 dni jakoś. Teraz będziemy mieli maga, to na tym magu może być problem. A do cyrku... Aha, to wystarczy, że ukończymy to. Dobra, to jest git. Co sądzę o rozjebaniu się Rafoniksa? Nie wiem, no, śmiesznie, nie? Śmiesznie generalnie, że takie... W ogóle, skąd ludzie mają takie papiery? Powiedzcie mi, skąd to biorą? Jakieś... Ja nie wiem, to nie jest jakaś tajemnica, czy że to nie powinno w ogóle się dostać na światło dzienne, jak się składa takie papiery? Nie wiem, bo nigdy się na nikogo nie rozjebałem jeszcze.
Więc nie wiem, jak to działa, ale myślałem, że jakaś tajemnica to obowiązuje, czy coś takiego. Dobra. Ludojad nam padł i teraz mamy Magusia i ten Maguś to już chyba będzie wymagał przebrania. Kurwa, 2.22, co jest? Ja mogłem wczoraj odcinek nagrywać z tego. To jeszcze jego zrobimy. Wyszło, że tam Rafonix złożył jakiś donos na Magikala, że go tam on wyzywał na streamach, że tam jego dobre imię. O, strefę mroku mamy. Jego dobre imię, tym, no jakieś tam zniesławienie, no jakieś takie pierdoły. Czytałem to, ale już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło. Dobra, no to sprawdzamy znowu. I co najlepsze tam było, że... Oj, na wojownika posępnego czerepu już 000, okej. Okay. To przebieranko zaraz, tylko jeszcze obejrzymy. A co najlepsze... On nie tylko na Magikala się rozjewał, tylko jeszcze na tego, na Gochę, że Gocha go też tam coś wyzywała. Piękna sprawa. Aczkolwiek co do mojego statementu... chuju to mam w sumie. Ale coś się dzieje, więc... Chociaż tyle. Bożeż kurwa. O, jaki mocny początek. Hello. Give me more. Bo widziałem, że tu koledzy angielscy, co niektórzy siedzą. Więc trzeba też, wiecie, wpleść jakieś angielskie słówka. A wezmę to, bo my i tak się trochę przebierzemy, poklikamy znowu jakieś lochy i znowu się będziemy przebierać. W sumie teraz widzicie, że możemy brać cokolwiek, bo nam to wszystko daje na plus. A, teraz pasek na 3 staty znowu, ale minus 50 pancerza, no to okej, to opluje. Rękawice opluje, HP mi zabiera. Nie no, ale to jest epic. A, to Skragi napisał, dobra. To mogłem tego nie czytać nawet. Dzięki Skragi za radę, ale chyba się opłacało i tak. Ale wiecie, ja rozumiem... O, i to mamy do klaserka, ale nie kupuję tego. U kogoś sobie zdobędziemy później. Ja rozumiem, wiecie... no jak coś poważnego się dzieje, nie? To się rozjebać. Jak ktoś nie jest z tego towarzystwa tak zwanych gitów. Ale... że chłop chłopa w internecie coś tam powiedział, że jest chuj i ten poszedł się na niego rozjebać, to... dorosły chłop, to trochę śmieszny. Oj, właśnie, zobaczcie, tak czułem, że ten rozrzut jest trochę za mały. W sensie i średnie tak samo. Tu mamy plus 6 i jeszcze większy, no ale nie, opluwamy. Lecimy dalej. No tak, no oni się tam nawzajem wyzywali, to jest właśnie też najbardziej śmieszne w tej sytuacji. Bo oni nawzajem tam lecieli na siebie. Dobra. Też te gemiki by wypadało wymienić, wiecie? Ale to jest kurwa... 50 ponad grzyba za gema. Ale dobra, to później będziemy myśleć. To co, gabinecik może jeszcze? Delikatnie przelecimy. Kliknę. Za chwilkę kliknę, no. Dlatego tak chcę tylko powierzchownie. O, coś takiego założymy. Żeby tylko było zawsze to na plus. Wiem, że klata, ale tak jak mówię, ja... Ty, my się już tu z golda prawie wypruliśmy. Ja robię... Plus 19, dobra, nie ma co. Robię takie delikatne przebieranie, klikam lochy i będę dalej się przebierał. Muzyka jest git z Kragi. Zobaczmy, ile teraz mamy na niego. 3%. Dobra. Nie ma tragedii. Czemu ja tego nie odbieram w ogóle? Mogę sobie odebrać. A, bo ja miałem wartę cały dzień, no tak, w sumie dlatego. Lecimy dalej. Czemu krzyczysz? Ja głośno mówię po prostu. Od 150 właśnie Vendetta, wiesz? Więc jeszcze troszkę potrzebujemy, żeby to ubić. Ja głośno mówię często. I nawet często zauważyłem, że mi mikrofon przez stery łapie, zwłaszcza na streamach. Nie wiem czemu. Chyba mam po prostu bliżej mordy niż na odcinku. Od kiedy tornado od 150? No właśnie odkąd weszła ta zmiana z tymi lochami. Odkąd te lochy przebudowali, to i tornado opóźnili. I to też troszeczkę przeszkadza niestety.
w levelowaniu, bo z Tornada było zawsze dużo golda, to i staty powpadały i potem można było cisnąć dalej. Siemanko Laos. Czy nie chcę gangu Albanii zbanować? Gang Albanii przypomina mi piękne czasy, gdy miałem 13 lat, więc jeżeli to nie będzie jakaś giga słaba nuta, to zostawię. Ale to, no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ej, no my tu mamy dużo siły, ponad 5000. Czekajcie, czemu to nie pada? A, ja mam na niego 0,78. Mhm. Dobra, to jeszcze może coś tu poszukamy. Może tą klatę zmienimy. Ewentualnie coś na wszystkie staty wywalę. Ile mam pancerza? 50%, no to nie ma tragedii. Znaczy nie wiem, czy miałem 13, ale byłem w gimnazjum, więc... No 15 to max, ale wydaje mi się, że mniej. Może z 14. WVFF. Jest poradnik do pupili na kanale. Ten z dopiskiem przejścia na nowym backendzie, coś takiego. Możesz sobie obczaić. Tam jest podzielony ten film na graczy free to play, eko i grzybiących. Więc polecam, bo tak z głowy to ci nie powiem. No jakaś brońka na pewno by lepsza się przydała. No i ta klata, Jezu, klata mi daje 109, to ja na klacie mam 60 stat. Około, nawet więcej. Jak dostanę. No, coś zlagowało. No nic, szukamy dalej. Jest jakiś paseczek, plus 2. No dobra, no. Niech będzie. Lepsze to niż nic. Chociaż no my na tych wojowników, na tej temy, na wszystkie staty, to nie jest najlepsze, co ja mogę zrobić. Ale no dobra. Powinno wystarczyć na razie. Sianko Jokase. No padnij, proszę cię. Kurwa, my tu mamy problem 150 dobić, a co dopiero 200. Co ja powiedziałem na początku? Trzeba to będzie wyciąć z filmu. O, 34 tysiące. Zajebiście. Dobra, siedzi. Okej, teraz mamy bossa i ten boss nam odblokuje cyrk grozy. No ja tu będę skanował co chwilę, bo ja nie jestem w stanie ocenić tego paladyna. Jakbym grał jakimś łowcą demonów, to bym po prostu leciał dalej, a... O, właśnie, 0,28 na niego. Dobra, obejrzymy to. Nie jestem w stanie ocenić, co ja mogę kliknąć, a co nie. Syn Doroty, tak na logikę. Jakbym miał nielimitowane, to już bym tu 400 level wbijał. Grzybki. To tak nie działa. Okej. To mamy pokonane. Dobra, no to dalej mieszam. Tu pancerz na minus, no ale przyda nam się ten pasek już. Ile mam pancerza? 49. Dobra, będę musiał na czymś pancerz zyskać. I brońka teraz by się przydała znowu. Ta brońka nie dawała tak dużo jednak. No tracimy po 21 gu... Ach, dobra, wezmę. Nie wiem, czy to nie jest takie bezmyślne, co ja robię, ale... Zwłaszcza na woja. Ale dobra, próbujemy dalej. Ile procenta masz w gildii? Procentów? Po 130 teraz. Lecimy tutaj dwie wyprawy dzienne, plus minus. Może klejnoty wymienić? No właśnie powiem ci, że kurwa, klejnot jeden to kosztuje 50 grzyba. Tego jeszcze nie ma co wymieniać. Co ja bym tu mógł? No klatę bym mógł zmienić na 3 staty. I w sumie gabinet magii bym mógł poszukać. To zaraz, zaraz. Zobaczymy, czy coś nam tu jeszcze nie poleci. Ja bym tego pancerza sobie dobić.
żeby była ta 50. Siłanko Grzegorz, witam cię. No powiem ci, Knucik, że on ogólnie dziwnie gra, to wiesz. Nie ma co na to patrzeć. No tu rozrzut mniejszy i to bardzo. Także to się nie dziw akurat. Sianko Yashimari, nie wiem czy mówiłem, chyba nie. Dobra, jeszcze powiedzmy z 60 roli tutaj. O, albo dobra. To nam da fajnie pancerz na plus, ok. I gabinet magii. Postaramy się poszukać na 3 staty rzeczy. Żeby... Kurwa, wszystko na wszystkie staty leci. Tak, tak, no, wiedźma za tydzień. O, trinket akurat mamy. Najgorsze jest to, byle do tornada właśnie, bez kitu, bo jak to tornado my ruszymy, to tyle nam się uda stat podbić, że to będzie jakoś fajnie siadać. Ale żeby tornado odblokać, to my musimy jeszcze tego woja pokonać i chyba z 2 cyrki grozy. Dobra. Ale to ja tak powiedziałem. To ja tak powiedziałem, Knucik, jak byłem z nim w jednej gildii na W58 na początku. To ja to powiedziałem na odcinku. To może on podłapał. Ale ja byłem pierwszy. Dobra. No i właśnie, nam brakuje golda i co teraz? Bo te gemy muszę posprzedawać, bo co innego. Dobra. Ile mamy procent na niego? 1,20 mamy na niego. To co, by się jeszcze ten pierścionek przydał na 3 staty. Zaraz będziemy klikać locha, na spokojnie. Nowy widz, nowy subskrybent. Pokczman. O, jest pierścionek za 73 tysiące. I skąd teraz mam skołować hajs? Może z locha. Nie wiem, czy to było najmądrzejsze, żeby szukać tego pierścionka teraz, ale zobaczymy. No on chce paść, no chce. Pozdrawiamy z Politechniki. Z jakiej Politechniki? Ze Świętokrzyskiej? Dobra, siedzi. Tylko, że on nam nie dał golda, dał nam... O, Esteros się od razu odblokował. A dał nam... O kurwa, ty. Idealnie. Dobra. Posłuchali nas. Pięknie. Obejrzymy sobie tą waleczkę. Politechnika A, no to pozdrawiam również. Ja tam nawet papiery składałem, jak szedłem na studia. Składałem tam i do UJK i tu się dostałem, ale wybrałem UJK jednak. ,59 mamy na klauna. Na ten pierwszy cyrk grozy. Eku, mam już prawie całe na 3 staty, oprócz broni i tego. Dobra, jest na HP. Tylko my na HP to już chyba mamy wymienione, ale mógłbym jakąś siłkę na HP wymienić, wiecie? Bo ja mam sporo tej siły, a mało HP dość. 143 mam najsłabszy z tego co widzę. 2 mam tylko na HP, dobra, to wymienimy tak. Kurwica. Dobra, no zrobimy parę tych skipów, ale... Ale to nie oddaje za chuj. O, duży na HP 271, dobra. Tu mamy 219. Coś tam oddało. Ale na siłkę chociaż. Jest na siłkę.
104,8. 104,7. Dobra. Z ręka. Siła druga. What a shit. Ale Kongo. Jezu, za dużo w internecie siedzę. I brzmi jak zjeb. Przepraszam was. Dobra. Szczęście. Jeszcze raz. Ostatni. No i chuj. Ale dobra. Coś tam gemu wymieniliśmy. To też jest na pewno dobre. Teraz myślę, że pada ten ziomek. 4% na niego. Uhu. Wariacie. Dawaj mi to. No i za pierwszym, dobra, idealnie. Okej, okay, obejrzymy tą walkę. Kolejnego raczej też ogarnę. Sosk CDCCOS. Jak widzisz, obecnie jest tylko kod na EU1 w prawym górnym rogu. Na W60 był na start. I nie musisz spamować tą samą wiadomością. Okej. Okay. Nie, jako gracz free to play to akurat... albo nawet Echo... Te eventy są bardzo słabe, powiem wam szczerze. No ale takie eventy są zawsze w drugi weekend serwera. Więc no, tu akurat mogliby dorzucić, nie wiem, chociaż jakiegoś golda albo expa. Bo to jest tak bardziej pod grzybiarzy, to jest akurat prawda. Że te eventy w drugi dzień serwera są takie średnie, bym powiedział. Gucek, no kopalnia 10 ci jest potrzebna, żeby podziemie odblokować. To raczej już dawno powinieneś sobie to ogarnąć. Trzymaj się, Milik, trzymaj się, dzięki pięknie, że wpadłeś. No nie, no na jednego mamy 4%, a drugi nie pada. Kurwa, ten paladyn to jest prank jakiś. 3% mamy prawie na niego. No halo? Na którym levelu będę stopał lochy na paladynie? No pewnie 3-7-5 okolice. Tak jak na każdej innej postaci. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Coś koło tego, myślę. Nie no, nie narzekam, ale dziwnie to działa. Ale ten przeciwnik da nam tornadko. Dobra, siedzi. 151. Mamy tornado. Sprawdźmy sobie waleczkę i lecimy do tornada. No, troszkę strollowałeś, Gucek, ci powiem. Ale no nic, no podbijaj sobie teraz po prostu i tyle. Okej, okay, lecimy w tornado. Tornado będzie padać aż miło na początku. No nie, no. Ale nie blokuj mnie. Gro. Zobaczcie, paladyn jest taki dobry w lochach, że gra nie ogarnia, że można tak szybko robić tornado. I zobaczcie, każe nam odczekać kilka sekund. What a shit. Nieźle. Muszę myszką klikać jak jakiś największy ten. Wiecie kto, nie? Bo się nie zacina, enterem się zacina. A właśnie nie wiem, czy jeszcze jesteś Celadyn, bo tam czytałem twoją wiadomość. Ale to jak? To ty zrezygnowałeś ze wszystkich kont? Chciałeś sobie wystartować na W60, ale W60 wyglądało jak wyglądało i po prostu odpuściłeś całkiem, tak? Dobrze rozumiem? W sumie to na Barbara możemy. Tu mamy na zrękę, ale to dobra. Zręczność Inta. Niech będzie tu. I tu mamy coś dla Magusia, ale dla Magusia to ja mam. Dobra, to na razie zostawimy. Dobra. Trochę się odlagowało to tornado. Tak, no, jak ktoś nie patrzy w ogóle na ranking,
i go tam nie interesuje, tylko gra dla siebie i nie chce zaczynać z delayem, a nie mam miejsca w plecaku, i nie chce zaczynać z delayem, to też mi się wydaje, że... O kurwa. Że takie zaczęcie na starszym serwerze może dać więcej fanu po prostu. Co ja tu mogę? No pierścień mogę dać. Tu mi pierścionek zostaje. Czy te gemy mogę w sumie wrzucić, żeby jeszcze mieć trochę miejsca. Tam wszystko jedno. Ta brońka to... Ale nie, to jest epic, to ja do kibla ją potrzebuję na jutro chociażby. Dobra, lecimy dalej. Gdyż sprawiasz wrażenie troszeczkę innego, nie żebym cię chciał obrazić, broń Boże, ale wiesz jak jest. Oglądałem twoje filmiki na YouTubie i w zasadzie chciałem tylko się upewnić. Strategia dla gracza free to play to raczej po prostu klikanie misji, aren lochów i ewentualnie jakieś inne czary typu twierdza, pupile i tak dalej, po którymś tam levelu, tak? Wybacz, że pytam, ale nie ogarniam gierki, a fajnie zabija czas. Wiesz co, no generalnie taka strategia to dla wszystkich graczy jest. Po prostu na tym polega gra. A czemu ja nie wrzuciłem w ogóle tego gemu? Mogłem wrzucić duży zamiast średni. Zlagowałem się. Dobra, no co, no muszę to sprzedawać, no nie ma innej opcji na razie. Zobaczcie ile mamy golda. Lecimy najpierw w siłkę. Jest nawet taki filmik, strategie dla graczy free to play. Tobi Rama, możesz sobie obejrzeć, nagrywałem to jakiś czas temu. To są już takie stricte pod gracza free to play, co właśnie taki free to play robi, a czego nie robi taki grzybiarz, nie? Poniekąd. Ale tak to mówię, no gierka na tym polega, że po prostu to jest taki kliker, co by nie mówić. Czy udało mi się już w kościach wygrać 5 razy? Chyba nie. Albo może? W sumie to nie wiem. Nawet nie wiem, gdzie jest to osiągnięcie. Nie ma. Nie udało mi się jeszcze. Nie można tego paladyna na trzeźwo oglądać. No, jest troszkę problematyczny, to prawda. Dobra, podbijemy, zobaczcie, mam bardzo dużo golda. Podbijemy sobie jakoś delikatnie boczki. Tak, myślę, że do 500. Staty rozdajesz jak gucio? No bo ja nie chcę przytrzymywać, żeby nie za dużo władować. Ja tu muszę jeszcze golda zostawić na ten. Tu w sumie możemy przytrzymać. Chcę jeszcze zostawić golda na epiki. Sianko, Wayover. Ale bez kitu. Troszkę tego golda leci z tego tornadka. A na tym etapie tyle podstaw daje bardzo, bardzo dużo. What? Czemu mi od razu na 505 przeskoczyło? Co prawda była cenzura, ale rozumiem, o co ci chodzi. Dziękuję pięknie za dwie dyszki. Co ja widzę w tym paladynie? Nie wiem, co ja w nim widzę. Widzę w nim late game, widzę w nim przyszłość, widzę w nim to, że będzie koksem kiedyś. A poza tym ja chciałem... W sensie chcę mieć każdą klasę postaci na jakimś takim fajniejszym poziomie. No i do tego dążę, dlatego że... No tak naprawdę takie klasy, które mi się najbardziej podobają, już mam. Jest to Maguś, Woj, Łowca, Bart też jest git. Także no teraz będę musiał powoli się brać za te klasy, które mi się tak średnio gra. Dlatego na przykład zwiadowcę tak odkładam. Tak samo druida raczej będę długo odkładał, bo póki co mnie jakoś nie jara. No ale mówię, coś tam w nim widzę. Ale jak w donajcie pod PW? Nie rozumiem, Celadyn. W sensie, że jakąś prywatną wiadomość tam zawarłeś, co się nie wyświetla? Kurwanska, to się muszę logować na stronę od donate'ów, a ja nawet nie pamiętam, jakie ja używam. Ale mi dajesz teraz zagadkę.
czemu nie chcesz naprawić głośności tych donate'ów, bo nikt tu praktycznie nie używa donate'ów. To i ja tak trochę po macoszemu, powiedzmy, to traktuję. Tak samo to jest na cały ekran wyjebane, bo mi się tego nie chce zmieniać. Zresztą, kurde, może gdy naprawisz, to zaczną. Uważam, że nie ma potrzeby. W sensie, jak ktoś chce, to miło oczywiście. Jak ktoś chce donajcikiem zarzucić. I tam możesz, może więcej wyjaśnisz. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja, że można wysłać w donajcie jednocześnie donate i prywatną wiadomość, którą tylko widać na stronie. Sianko, Averts. I znowu mamy 3 miliony. Kurwica, jak to idzie. Ej, już mamy 86 tornado, to w sumie nie ma co się dziwić. Dobra. 158. Teraz zwiat, to jeszcze padnie. Teraz mamy woja. Może wydam tego golda, wiecie? Bo tu takie klikanie na pałę. O, i od razu nam wleci osiągnięcie za 1000 podstaw. Tu możemy też polecieć do tysiaczka. Możemy szczęścia odbić trochę od boków. Tak na jakieś, nie wiem, 100, 150 może. Żeby było. Dobra, jest po 1000. Szczęścia powiedzmy, że do 600. No i tak z bańkę chcę zostawić na te epiki ewentualne, no nie? Loguje się po prostu luski. Jak wpiszesz logowanie do SF Tools, to ci wyskoczy mój filmik i tam tłumaczę, jak to robić. Dobra. No i resztę w siłkę możemy zainwestować. Powiedzmy tak, i tak tu jeszcze może to tornado popada. Okej, niech będzie tak na razie. Tornadko, cygi, lecimy z tym wojem. Jakby się jakiś 160 udało dobić z tego tornada, to by było miło, ale powiem wam, że no już topornie to idzie. 88 tornado, ja myślałem, że gdzieś 60 mamy dopiero. Na paladynie to chyba będę długo tak 1-1 szedł, wiesz? Bo ja tu go będę rozwijał mniej więcej tak jak tego wojownika mojego. Na wojowniku teraz trochę siły odbijam, bo już widzę, jak się serwer rozwinął i jest dużo klas na siłę w topce, to się przyda więcej siły. Ale tak to raczej 1-1 będę się starał w miarę długo trzymać, no. Na pewno do momentu, aż będą kosztować 10 milionów, wiesz? A dalej będziemy myśleć. Dobra, jest 159, ładnie padło. Teraz mamy jeszcze jednego wojownika. Może tej siły trochę odbije jeszcze bez kitu. Co dzisiaj chciała? Wiedźma chyba paski, no. Dobra, niech będzie 1080 powiedzmy. Pyk. Czy on tu jeszcze padnie? Ciężko mówić o rozwoju w przypadku paladyna. Nie wiem, powiem wam. Wydaje mi się, że wojem to lepiej szło. I na pewno mniej grzybów na wojowniku wydałem. To w ogóle jestem w 100% przekonany, że grzybów poszło o wiele mniej w ten pierwszy tydzień. Ten paladyn to jest jakiś specyficzny. Siemanko i senor. Dobra, starczy na razie tornada. I po podbiciu tylu podstaw sprawdźmy sobie procenciki dalej na cyr grozy. No właśnie. 8%, 8,70 dokładnie. Tak czułem. Teraz cyrk pójdzie łatwo przez te podstawy. Cianko Nightbu. Okej, siedzi. Mamy jakiś trinkecik. Takie rzeczy tańsze to mogę posprzedawać jeszcze. W sumie w tych itemkach jeszcze mam golda. To jeszcze tu w razie czego. Dobra, dalej. Teraz mamy woja. Dama z brodą. No ona chyba też jeszcze padnie. Dokładnie. 163. A, w sumie to możemy to obejrzeć. Jak to wyglądało. Sianko Horpyn. Nie koniec, Isenor, jeszcze nie koniec. Dzisiaj krótki streamek, ale w sensie krótki.
raczej krótszy niż zazwyczaj, aczkolwiek no troszkę tu poklikamy, nie? Celadyn. Nie, nie, coś ty, umowę na Twitchu to dostają tylko tacy duzi streamerzy, taką bezpośrednio z Twitchem, co tam muszą ileś godzin wyrobić. A jeżeli ci chodzi o partnerstwo na Twitchu, to nie dostałem. Natomiast kilka dni temu złożyłem znowu podanie i rozpatrują w dalszym ciągu. A oni zazwyczaj mi odrzucali tak po 2 dniach max, więc może się zastanawiają. Kurwa, no dać mu czy mu nie dać? Może by dali. Ostatnio jest też średnia wysoka dość widzów, więc dobra, okej. Może to pomoże, zobaczymy. No tutaj epic niezły, w sumie dobra, chuj, wywalę, w ogóle to wszystko powypierdalam. Co ja tu będę trzymał? Co daje to partnerstwo? W zasadzie to nic chyba. Chyba masz lepszy kontakt z Twitchem w razie czego i masz fajną fajkę przy Niku. I w sumie ja głównie po tą fajkę się zgłaszam. O, zobaczcie, patrzcie go. Już nas nakurwia. Grzegorz, nie rób tak. Dobra. Co dalej mamy? Zwiada. To on chyba jeszcze padnie. Tak mi się wydaje. Chociaż nie, nie ma co głupio klikać. 1,40 mam na niego. Dobra, czyli jego jeszcze bym ubił. I wtedy jakieś przebieranko byśmy zrobili. Tak, tak, brońka już dawno nie wymieniana, to prawda. Właśnie będę się na to zapatrywał powolutku. Ale no 1,40 to jeszcze można spróbować ubić. Spoko, spoko, Grzegorz, żartuję. Nie ma problema najmniejszego. Okej, okay, siadło jeszcze. 167 dobity. Masz pseudoprogram motywujący, co dostajesz dolary za ileś godzin streama? O, a o tym nie wiedziałem. Ale to każdy ma, kto ma partnerstwo? To nie tylko jakiś tam, żeby mieć chociaż średnią 300 widzów albo coś takiego? To nie wiedziałem tego, szczerze mówiąc. Ale kurde, tam chyba tych godzin to trzeba zrobić dużo, nie? No nie chcę. Na 3 staty potrzebuję teraz itemków najbardziej. O, o! To chcę. Nie dość, że do klaserka, to jeszcze zajebista klata. Ale najbardziej mi brońka by się przydała. Trzydzieści stat możemy wymienić jak najbardziej. To już jest sporo. Mimo, że nam troszkę pancerza zabrało. Kurwa, no trzecia klata mi już leci. Tu też jak najbardziej możemy zmienić. O! O, kurwa! 46 średnich. Wcześniej wymieniałem, to mi dawały po 15. Dobra. Jeszcze na 3 staty. Ja jebie, ale brońka. Pokaż mi procenty teraz. Prawie 5% na żartownisia brońka. Chodź tu, żartowniś. Pośmieszkujemy sobie trochę, nie? Kumacie, taki żarcik sytuacyjny. O, kurwa, żałosne. Stawki są totalnie z dupy, bo musisz przykładowo wyrobić 120 godzin i dostajesz wtedy $40. Aha. Czyli jak ja robię streamy powiedzmy 2 godziny, ale są krótsze. 30 dni razy 2 godziny, jakbym codziennie streamował przez miesiąc, to ja robię 60 godzin. To 2 razy mniej. A nie streamuję przecież codziennie. To niezłe stawki. Stand-up Polska.
Powiem wam, że narzekałem na walki zabójcy, że są strasznie długie, ale kurwa, ten paladyn jak się bije z wojownikiem, nawet na przyspieszeniu razy 3, no to też nie jest kolorowo. Co my tu mamy? Mamy już na zjawę 6% w strefie mroku, ale to sobie powiedzmy zostawię na później. Okej, człowiek guma też nam padł. Bo ta zjawa to i tak daje tyle co nic z tego expa. Okej, tu ładny krytek. No i co? I sprawdzamy dalej. O, na Madam Mystic prawie 4%, dobra. Bo niektórzy są ciekawi walki, jak to wyglądało. Oczywiście wiadomo, walki są bardziej atrakcyjne dla widza, gdy wali się jakiś berserk albo coś takiego. Wiadomo, że wtedy to fajnie się ogląda. O kurde, tu już jest ostatni. Ile mamy na tego ostatniego? O kurwica. 0,09% na Adolfika mamy. Dobra. To lecimy dalej w przebieranko. Więc mówię. Mamy jakieś tam, powiedzmy, klasy, które są ciekawsze do oglądania. Jak właśnie jakiś berserk, jakiś... Nie wiem, co oprócz berserka jest jeszcze ciekawe w sumie. Wy najbardziej lubicie... No tu nam daje wszystko na plus i sporo pancerza, ale no na woja to my potrzebujemy na 300 itemku. Bard, o dokładnie, Bard też jest przyjemny, Maguś jest dość fajny do oglądania bez kitu. Wyleciało mi teraz z głowy. O, właśnie czegoś takiego szukałem. Więc no, ten paladyn może nie być ciekawy, ale kogoś może ciekawić i właśnie dlatego oglądam. Ja też w międzyczasie tutaj sobie patrzę procenty na lochy i tak dalej, więc ja coś tam robię w tym czasie, no a wy macie do oglądania, no nie? Pewnie dlatego, że masz napisane, że to jest EU1 CODE. A EU1 CODE... Zobaczcie jak sypło w ogóle. W sumie to mogę... do kibla pokupać, jak i tak się roluje. A EU1 CODE oznacza, że to jest kod na EU1. Nie musisz dziękować za tłumaczenie. Kiedy usunęli epiki na samo szczęście? Oj, to już bardzo dawno temu. Nie pamiętam kiedy dokładnie, ale no dawno, dawno. Ej, co my tu jeszcze musimy wymienić? Pasek ile mi dał? 210. Ty, to nie za wiele w sumie, no jak już to broń. Ale szukać teraz broni to może być problem. Także teraz gabinet magii, bo tu mamy stare rzeczy. Jeszcze kamyki na szczęście powinni usunąć. Też jestem tego zdania, Horpyn. Mogłoby to nie lecieć w ogóle. Jakbym miał zacząć magiem czy bardem, to czym bym zaczął? Zacząłbym najprawdopodobniej magiem. Mimo wszystko. Dlatego, że maguś ma mniejsze obrażenia, co prawda. Nie jest to takie widowiskowe być może jak bard. Ale no z drugiej strony, jak bardowi nie wchodzą kryty, to bard jest podatny na jakieś bloki, uniki i tak dalej. I to nieraz naprawdę potrafi wkurwić. Więc no mówię. Raczej chyba maga właśnie ze względu na to, że on nie jest podatny na żadne tam pasywki innych, powiedzmy. Czy jest sens zaczynać na jakim serwerze, czy lepiej wystartować jak nowy wyjdzie? Wszystko zależy od ciebie. Jeżeli interesuje cię topka, no to lepiej zacząć na nowym i mieć równe szanse. A jeżeli sobie będziesz grał for fun dla siebie, to ja bym zaczął nawet na jakimś starym. Na jakimś W1 na przykład, nie? Albo S1. Dobra, jest to. Czyli jeszcze Trinket. I Trinket to my mamy giga stary, bo on jeszcze przed tym klikankiem tam wpadł. Ej, w sumie to mogliśmy jeszcze Tornada trochę podbić. I chyba to zaraz zrobię, jak nam ten Trinket nie poleci długo. Dobra, chuj, niech będzie to jedno na wszystkie staty. Na razie przynajmniej. Okej, Tornadko teraz. Tornadko powinno pójść po tej przebieranku, dokładnie. Dobra, i mamy setne tornado przebite. 175 level. Lepiej poczekać, Lemonation. Lepiej poczekać. Nie ma sensu za żołnierzy, bo jeżeli grasz na EU1, a wydaje mi się, że tak,
to lepiej po prostu sobie no atakować ludzi, bo tam mało osób ma ustawioną obronę w twierdzy, no nie? Dobra. Czy ja tu coś mam? Nie, nic nie mam. A możemy to posprzedawać. 4 miliony golda znowu. Czy ja jeszcze tu dobiję ten level? W sumie to czekajcie. Może tak, z 50 podstaw siłkę. Ze stówkę w HP. I w sumie tyle. W sumie już te podstawy trochę zaczynają kosztować. Okej, okay. Niech będzie tak. Czy to nam coś dało? Okej, okay, jeszcze siadło. Następny wojek. Nie, no to tak zawsze jest. Wydaje mi się, że procenty na klejnoty masz... Na każdy klejnot masz takie same procenty, ale wiesz. Zawsze się tak wydaje, że na ten co potrzebujesz to ci prawie w ogóle nie leci. Kurwa, nie pada. Okej, czekajcie. A zobaczmy jak się prezentują procenty na tego bossa teraz. 2,5%. Dobra, to idziemy do niego. O, szybko nawet. I mamy piekiełko odblokowane. To możemy wymienić, zawsze to troszkę więcej pancerza. I teraz tak, od razu piekło sprawdzam. Sprawdźmy sobie w międzyczasie walkę. Okej, 4% na duszę pierwszą mamy. Celadyn, odkąd się urodziłem. Życie mnie stresuje po prostu i muszę. Nie no... Tornada nie ma całego na SF Toolsie dodanego. Dlatego, że na tornadzie masz tylko takie największe bloki pododawane. Wiesz o co chodzi. Dobra, magusiowie to nam ładnie padają, jak tak patrzę. To i ten chyba powinien paść. Jako tako. Oj, 3% prawie na niego. No to powinien. Teraz to już nie naprawię, bo bym musiał całego OBS-a resetować chyba. Nie wiem, dziwne. Dobra, nieważne. A, nie padło nam to ciągle. Okej, okay. Siedzi. Obejrzymy to sobie. 180 prawie. Przecież widzę skragi, że słychać, no Jezu. Po co ty tak dupę zawracasz? Takimi pierdołami. Sprawdzamy dalej. 0,06 na piekło, na Esteros 0,30. Okej, okay, czyli na Esteros się powoli podnosi. Sprawdźmy, czy my jeszcze to tornado zrobimy. Zrobimy i to też zrobimy. Dalej coś pójdzie. Chyba nie, ale level dobity. Nie wiem, co tu się stało. Coś się musiało zjebać. Nieważne. No brońka teraz by się przydała.
Wjechał gang Albanii. No dajcie jaką, ile mi dają już w ogóle bronię? Plus 32, plus 34. Nie no, przecież to jest... Ja nie wiem. Dzięki wszystkim za followki. W ogóle zauważyłem, że ostatnio od tego streama ze startu EU1 zacząłem followy opluwać. A zawsze dziękowałem. Ohoho, tylko rozrzut chujowy. Ale 34. Dobra, daj mi to. Sprawdźmy teraz. Czekajcie, na Esteros mamy fajne procenty. Ponad 2% możemy ubić. Tu jakiś epiczek nam poleci też. Dokładnie. Jest jakiś paseczek. No niech będzie. Zawsze to troszkę na plus. Jakiego zestawu Tusiego? Jaki ci chodzi? Dobra, i ten drugi nam chyba też powinien paść. A nie! Na drugiego mamy 0,15 tylko. O kurwica. Dobra. Jeszcze tu może coś wymienimy. A, tego zestawu! Że tutaj, no bo on mi się odblokował od 150 levela, to dopiero przed chwilą, jak wbiliśmy na streamku. On jest od 150 levela dopiero. Jeszcze gorszy rozrzut. Plus 4 niby, no ale rozrzut tragiczny. Jeszcze mniejszy od tamtego. No nie biorę tego. Szkoda. Co by tu jeszcze wypadało wymienić? Buty, ręce ewentualnie, no i brońkę. Dobra, jeszcze trochę porolujemy. Na SF Tool się kazej. Jak sobie wpiszesz na YouTubie SF Tools Neutral, to ci wyskoczy poradnik mój do tego. Swoją drogą ostatnio oglądałem ten swój poradnik do SF Toolsa. Kurwa mać, powiem wam, że... Ja się tam zachowywałem jak niepełnosprytny jakiś. Nie wiem, o co chodziło. Naprawdę, jakoś tak... Dziwne, dziwne. Plus 5, no za mało. Jeszcze będę na chwilę musiał iść i tak. Lecimy dalej. Jakby tu rozrzut był koło 500, to bym to brał. Jeszcze 9 miesięcy i będą 2 latka. What a shit. A. Ty no, mi rękawice to w sumie za dużo nie dają. Kurwa, to ja mogłem tu rolować. Żeby ten trinket ewentualnie wymienić. Plus 16. No niech będzie. Ale do klasera? Tak, ale ja to wiesz. Zamiast kupować do klasera, to sobie u kogoś zdobędę potem. Czemu klepsydr nie bierzesz? Bo klepsydry sobie kupię... O, dobra, mamy trinket. A, i nie mam złota na niego. O kurwa, to jest takie drogie.
Chrystusie. Dobra. Niech będzie tak. Tak, tak, no ja sobie pokupuję na evencie te klepsydry, ewentualnie z tych pakietów pierwszych też ich dużo wlatuje. Dobra, zobaczmy teraz te procenty. Na drugi Esteros mamy 0,40, więc mało. Na wieże mamy już 11%. To wieże można machnąć. Zawsze to tam troszkę golda. Ale to chyba tylko na tą pierwszą, bo drugi jest maguś. Na zjawę mamy... Możemy te niedobitki poubijać dokładnie. Oj, mamy osiągnięcie od razu. To będzie do kibelka. A strefa mroku to nam powinna w ogóle pójść. Dokładnie. Mamy 187 level. Mamy jakąś broń dla zwiada. Tu mamy coś na zrenkę. To niech będzie na razie. To możemy rozmontować. Tu coś dla Magusia. Tu jakaś broń dla Woja. To wszystko jest do kibla. Fajnie, będziemy mieć zapas jakiś tam, delikatny. Dobra, ta Banshee już chyba też jako Maguś nie do ruszenia na razie. A nie, na ten go dzwonka mamy 7% prawie. Na piekło mamy 2%, na Esteros 0,52, na Banshee 0,43. Czyli dobra, czyli Banshee na razie sobie odpuścimy, bo to jest i tak tyle expa co nic. Sianko Micha. Tu mamy coś dla Magusia. On jeszcze nie ma broni. Tu mamy jakiś pasek o wiele lepszy. No idealnie. I cały eku epików do kibelka. Fajnie. Lecimy dalej. Teraz mamy Woja. Coś dla Woja. Pyk. W sumie to mamy sporo tych rozmontowań, ale przecież ja tych pachołów mam rozebranych. To mi nawet te rozmontowania się dzisiaj nie przydadzą za bardzo. Ale goldzik wpada z tej wieży, to na plus. Znowu Maguś, dobra. No będę sprawdzał co chwilę, bo my tu w końcu się zatrzymamy na jakimś magu. Chociaż w sumie czy tą wieżę ja chcę teraz próbować? 3,30 mamy. O, na Banshee nam od razu wzrosło. Kurwa, to się zmienia jak w kalejdoskopie jakimś. Do piekła zaraz idę, na piekło już mamy 2,30. Okej. Możemy dać tak i tak. Okej. Tu na zrękę. Ten szaman Udu to jest znowu Maguś. 4,5 wieża. Piekło 2. Esteros 0,49. Czyli... Piekło. Piekło nam da levelka trochę. Z tymi wojami wydaje mi się, że mamy najcięższe są po prostu. Najcięższe są dla nas, nie? Najtrudniej po prostu z nimi. Zawsze na nich mamy najmniejsze procenty. Czwarty to jest chyba zwiad, to powinien paść. Piąty to jest bodajże Maguś. To też mam nadzieję, że pa... A, ja Golda nie wydałem. Kurwa. No właśnie, już nie myślę. Ale zaraz będę kończył. Dobra. Powiedzmy, że tak. Siedzi. 190. Dobra, zróbmy sobie skana.
i zobaczmy, jak to dalej wyjdzie. 2% na piekło, jakbym zrobił tak, piekło i kliknąłbym tak. A nie, to się chyba pozostałe klikało. Mamy tak, na zwiada w piekle 2,24, na następnego maga mamy niecałe 2. I potem na szóstego mamy 0,02. Na siódmego 0,19. Ósmy, dziewiąty, dziesiąty, not possible. Dobra, to jeszcze siedzi. I ten maguś też będzie siedział, ten maguś nam jakiś itemek da. Epicki. Okej. Okay. Dobra, weźmy sobie to teraz. Dobra, szybko padło w miarę. O, i dało nam broń, ty. Nie zauważyłem tego wcześniej. Co to jest za broń? Coś dobrego? No niezła. Plus 16, górny wyższy. Wiadomo, że 3 staty podstawowe tracimy. Ale dobra, zobaczmy teraz. Z nową bronią. Piekło 005. Ja pierdolę. Na wieżyczkę mamy 11. W sumie to ma dziurę. To zrobimy tak. Teraz następny maguś. On może jeszcze padnie. Zobaczymy. Chociaż nie, zaraz. Esteros teraz, bo Esteros nam da level. Tego ziomka jeszcze ubijemy z tym setupem. Jeden 60 jest na niego. No padnij, gnoju. Zawijamy zaraz biznes. No nic, no jego musimy ubić. Groźnie wygląda Neutral z takimi brwiami zmarszczonymi. Ta. Jestem groźny w chuj. Ale jakbym palił prawdziwe Szymon, to bym musiał co 20, dobra, siedzi, co 20 minut bym musiał z domu wychodzić, żeby w domu nie jebało tym. Dobra, no wymienię to, zawsze to na plus troszkę. No i co teraz? Czy my ten portal zrobimy? Dobijemy siłki, bo nam trochę zabrało. Dobra. 0,13 na piekło. Dobra, teraz tak. Strefa mroku jeszcze. Dokładnie. Zwiadowca. Dobra. 197 jest. Pyk. I to powinno też paść, tak mi się wydaje. Nie no, naprawdę nie padnie? O kurde, mamy na niego mniej niż na piekło. 009, ty, co jest? Dobra, to jeszcze wieżyczka.
Coś dla Magusia. Następny Maguś niestety. No i kurwa ci magowie. Zresztą, co ja mówię, magowie. To wszystko nie pada. Nie no, 7,90 mamy na nią. Dobra. Coś dla zwiada. Plus 48, sympatyczne. To możemy rozmontować. Okej. Tu dla Magusia. A możemy to wziąć. Tylko 15 głównych tracimy. I ma dziurę też. Następny Maguś. Może jak jeszcze trochę poprzebieramy te pachoły, to i zamkniemy ten pierwszy loch w tej strefie mroku. Jeszcze na wieżę 3%. Ale 0,19 na te zbezczeszczone katakumby. Szału nie ma. Plus 12 bez dziury, rozmontowanie. Nie no, dobrze sobie radził na tych magów do tej pory. Ale tu wiesz, jednak w wieży to jeszcze inni dochodzą. Ale dokładnie tak jak Lemonation napisał, Paladyn na maga to jest to samo co Wojna maga. 1,60 już na nią, dobra. Brońkę powiekon wymieniłem. Bo nam wyleciała. Możemy jeszcze jakieś sportowe role porobić. Delikatne. Niech będzie. W końcu buty się trafiły. Pasek tylko plus 1. Powiedzmy, że jeszcze jeden epik. Kurwica plus 10. Tylko rozrzut mniejszy. Ale dobra, wezmę to. Dobra, i sprawdźmy te procenty. 0,46 na biczownika. Dobra, ładuję całego golda w staty. Jaki tu jest rozkład? W sumie to w HP trochę polecimy. I próbujemy. Jak padnie, to padnie. Jak nie, to kończę. Bo i tak w końcu streamek wyszedł taka długość, jaka jest normalnie. A miał być dzisiaj krótszy. Sprawdźmy po tym wydaniu golda. 0,56. A ile on mi da w ogóle expa? Kurwa, da się to sprawdzić w ogóle? Dobra. Nie sprawdzam nawet. Nieważne ile mi da expa. Próbujemy go. Takie sportowe 100 grzybków. Albo 150. A nóż siądzie. Bardzo możliwe, że on by nam dał 200 albo prawie 200. To byśmy nawet awką dobili. Sianko, łabądź. £655,000. Ile procent masz? 0,46. Nie, no chyba coś takiego. 0,46 jakoś. Plus minus. Na 3 staty są lepsze, Micha, tak generalnie na ogół. Kurwica, no nie padnie to. Dobra, jeszcze 20 prób ostatnio.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niestety, polegliśmy widzowie. Jeszcze bym może posiedział, ale też mi się śpieszy. Mówiłem, że dzisiaj streamek krótszy. 197. I chyba dwa levele mniej niż na Woju po tygodniu, jak dobrze pamiętam. No ale jest jak jest. A, w sumie to ten portal mogłem spróbować kliknąć. Bez kitu. Dobra. Nieważne. I tak by to nic nie dało. Piękna sprawa. Piękna sprawa, powiem wam. Dobra, to co? Ja tu jeszcze może sam dla siebie w niedzielkę coś tam pozmieniam. Jakieś EQ delikatnie. Tutaj w sensie ten wisiorek by wypadało wymienić i ewentualnie rękawice. I może oficjalnie na odcinku to zrobimy. Oficjalnie na odcinku jakąś tam w poniedziałek pewnie tu dobijemy już na luzie. Teraz sobie zrobię awkę, połapę te pety, co mi brakuje. I będzie. No chciałem 200, ale w sumie poszło lepiej niż myślałem. Poszło lepiej niż myślałem, szczerze. Na początku taki byłem sceptycznie nastawiony. W sumie to jeszcze tornadka mogłem popróbować troszkę. Też nie pomyślałem, żeby coś tu jeszcze ubić. Dokładnie, bo zobaczcie. Po tym czyli tornadkiem, no dobilibyśmy ten 200, jakby tamten padł. Bo nawet tornadkiem by to poszło. Ale dobra, dobra. Na spokojnie.